żebyśmy dzisiaj byli w nastroju radosnym, pogodnym, bo mamy naprawdę dobre wiadomości. Polski Ład jest ładem dla Tykocina. Często pewnie Państwo słyszycie Tykocin, wielu na pewno jest tutaj mieszkańców Tykocina, że to wspaniała historia, wspaniała przeszłość. I to jest prawda, ale ja bym chciał i w Polskim Ładzie zakładamy, że przed miastami takimi jak Tykocin musi też być wspaniała przyszłość, nie tylko przeszłość, wspaniały rozwój przyszłości. Tykocin nie może być miejscem tranzytowym, że się przejeżdża, jedzie dalej. Tutaj Tykocin, taka piękna perła, perła Podlasia, piękne miasto i wiele innych pięknych polskich miast. To miejsca, gdzie ludzie muszą chcieć zatrzymać się, zwiedzić, ale także żyć, pracować, kształcić się. To jest Tykocin, to są inne miasta Podlasia. Ale zastanówmy się, jak wyglądała jeszcze do niedawna przeszłość, kiedy w czasach naszych poprzedników nikt nie myślał o Tykocinie, o Kolnie, o Szczuczynie, o Czarnej Białostockiej, wielu, wielu innych miastach, miasteczkach. I prawda jest niestety gorzka. Nikt nie myślał, ponieważ władza poprzednia takimi miastami się nie interesowała. Miała inny model rozwoju, a my zmieniliśmy to zupełnie. Chcemy oczywiście, aby wielkie miasta się dalej rozwijały. Pięknie, ale wiele naszych inwestycji w szkoły, w drogi, w szpitale, w zabytki, tak piękne jak ten tu przede mną, w Tykocinie, wiele środków budżetowych przeznaczamy na takie miasta, na takie powiaty, na takie gminy jak wasza. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bo Polski Ład zaczyna się tam, gdzie wasze marzenia. Jakie były marzenia młodych ludzi w latach 2010-2015, że wyjeżdżali stąd na zawsze, gdzieś za granicę, do innych miast. Nie dlatego, że chcieli, ale często dlatego, że musieli. I naszym podstawowym celem Polskiego Ładu jest to, żeby tutaj wszyscy młodzi ludzie chcieli żyć, chcieli pracować, chcieli uczyć się, a jak wyjadą stąd, to chcieli tutaj wracać. Brawo. Tą energię musi dać nam Polski Ład. I szanowni Państwo, Polski Ład jest programem realnym, tak samo jak realne było 500+. Ta nasza wizja była realna i się ziściła. Tak jak realne było naprawienie budżetu, który w czasach Platformy Obywatelskiej był jak szwajcarski ser. Dzisiaj jest stabilną podstawą finansów publicznych. Jest tym, co dajemy w Polskim Ładzie takim gminom jak wasza, takim powiatom jak wasz. Polski Ład jest realny, bo opiera się na fundamencie potężnych środków. Tych właśnie środków budżetowych, które zabraliśmy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym. Dzisiaj dajemy te pieniądze na inwestycje, na drogi, na szkoły, na szpitale, na uzbrojenie terenu. To jest Polski Ład. I ta wizja, szanowni Państwo, pokazuje, że możemy pójść jeszcze dalej. Możemy osiągnąć to, co jest marzeniem tysięcy, milionów polskich rodzin. Poziom życia taki, jak na Zachodzie. I nigdy nie byliśmy tak blisko, jak po tych ostatnich 5 latach. Nigdy nie byliśmy tak blisko tego poziomu życia. I dlatego dzisiaj ruszamy z programem Polski Ład.
Bo Polski Ład, szanowni państwo, to Polska, w którym polską rodzinę stać jest na zakup samochodu bez popadnięcia w kredyt. Polski Ład to Polska, gdzie polską rodzinę stać na dom. Na dom bez zezwolenia, tylko na zgłoszenie. Bez książki budowy, bez kierownika budowy. Polski Ład to Polska, w której polską rodzinę stać na smartfona dla dziecka. To jest Polski Ład. Budowa polskiej klasy średniej. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Szanowni państwo, ile razy w historii byliśmy pod presją innych? Ile razy musieliśmy walczyć o wolność od zniewolenia, wolność od opresji zewnętrznej? Dziś los jest w naszych rękach. Dziś możemy walczyć o wolność do stanowienia na prawa na naszych zasadach, do zasad gospodarczych na naszych zasadach. Wolność i solidarność to są nasze zasady. To są zasady Polskiego Ładu. Brawo. I szanowni państwo, tak jak tutaj w Tykocinie remont ulic staje się faktem rządowego programu budowy dróg, chyba Bernardyńska i Klasztorna, jeśli dobrze mnie powiadomiono. Kiedy w innych miastach tworzymy nowe miejsca pracy, przyciągamy inwestorów, to podnosi się wynagrodzenia ludzi do góry. W żadnej czterolatce, żadnej kadencji innego rządu wynagrodzenia ludzi nie rosły szybciej niż w latach 16-20, 15-19. To jest Polski Ład w praktyce. Bo Polski Ład, szanowni państwo, to pewna logiczna całość, dobrze przeliczony, przeanalizowany plan, oparty o solidny finansowy fundament, potężne środki na inwestycje. To taki system kół zębatych, naczyń połączonych ze sobą. Najpierw droga w Tykocinie, to pierwsze koło zębate, potem wielki program budowy dróg, dróg krajowych, autostrad, gminnych dróg, powiatowych. To następne, większe koło zębate. A kolejne to uzbrojony teren przy tych drogach i przyciąganie inwestorów i jeszcze więcej miejsc pracy. I nasi rodacy, którzy wracają z Anglii, z Niemiec, z Francji. Wreszcie tak dzisiaj jest. I niech tak będzie. To jest właśnie Polski Ład w praktyce. Realna poprawa losu Polaków. Właśnie milionów Polaków. Gdziekolwiek państwo jesteście, gdziekolwiek żyjecie, jak słyszycie, że jakiś program modernizacyjny ma głównie służyć dużym miastom, to nie jest to program dla zwykłych Polaków. W ogóle nie jest modernizacyjny. To program, który zwiększa nierówności. Polski Ład jest najlepszym programem dla Polski powiatowej, Polski gminnej. Wszędzie tam, gdzie mieszka większość Polaków. Nie dajmy się zakrzyczeć. Nie dajmy się oszukać innym. Walczmy o swoje. Walczmy o prawa takich miast, jak Tykocin. Tak, szanowni państwo. Nam Polakom nigdy nie brakowało wiary w to, że możemy odgrywać realną rolę, mieć wielkie znaczenie w Europie, w historii, która się toczy wokół nas. Ale brakowało nam w historii trochę szczęścia i brakowało instrumentów. Z pustego i Salomon nie naleje, a tym bardziej Platforma Obywatelska. Ale my dokonaliśmy tego, co było rzeczywiście trudne. Naprawiliśmy finanse publiczne i te realne podstawy biorą się właśnie stamtąd, z budżetu polskiego, ale także twardo wynegocjowanych największych pieniędzy z Unii Europejskiej, 770 miliardów.
A dowodem na to, że to jest realny plan, niech będzie, szanowni państwo, to, co zrobiliśmy w tym trudnym czasie, który, mam nadzieję, zbliża się do końca, choć mówi się też o czwartej fali. Musimy uważać na to. Powinniśmy się szczepić, ale ta druga i trzecia fala była naprawdę bardzo niedobra dla Polski. Ale stać nas było na uratowanie ponad 6 milionów miejsc pracy. To realna pomoc dla przedsiębiorców. I to jest też właśnie świadectwo naprawy finansów publicznych. Szanowni państwo, warto być Polakiem, warto mieszkać w Polsce, zostać tutaj, żyć na Podlasiu, w Tykocinie i tylu innych polskich miastach, które podziwiam za ich piękno. I w Polskim Ładzie będziemy przeznaczać miliardy złotych na upiększanie takich rynków jak ten przepiękny u was w Tykocinie. Będziemy przeznaczać miliardy złotych na drogi, na sieci ciepłownicze, sieci energetyczne, na transport. Tu w województwie podlaskim odbudowaliśmy dla ponad 100 miejscowości transport publiczny. Szanowni państwo, wyobraźcie to sobie. Wcześniej ludzie, starsi ludzie, bez możliwości komunikacji, bez możliwości dojechania do lekarza, do znajomych, do przyjaciół, do rodziny. Dziś te możliwości są. To jest solidarność w rzeczywistości. To są zasady Polskiego Ładu. I szanowni państwo, Polski Ład zaczyna się od naszych marzeń, od waszych marzeń, od tego, co wydawało się niemożliwe jeszcze niedawno, a dzisiaj się realizuje. Polski Ład, od tego się zaczyna. Wasze marzenia są naszym drogowskazem i wasze marzenia będą wytyczały